Dzień sportu jest dla mnie czymś wyjątkowym, jako dla sportowca. Częścią mojego życia jest sport i poczuwam się do takiego obowiązku, żeby zorganizować to wydarzenie jak najlepiej potrafię, żeby wszystko było zorganizowane na jak najwyższym poziomie. Zależy mi na tym, żeby osoby utalentowane w jakikolwiek sposób miały jak najwięcej okazji do pokazania się. Otaczają mnie ludzie, którzy cieszą się na każdą myśl o wystąpieniu przed szerszą publicznością. W szkole mamy wielu bardzo dobrze uczących się uczniów, którzy zdobywają znakomite oceny i chciałbym zrobić ukłon w stronę tych najlepszych i bardziej zmotywować tytułem Ucznia Miesiąca. Zagadka tygodnia to nowy pomysł, który ma na celu urozmaicić zasady działania szczęśliwych numerków i wprowadzić dodatkowo jeden numerek raz w tygodniu. Chciałbym położyć większy nacisk na rywalizację naszego liceum z innymi, a stworzenie częstszych okazji do walki na tle sportowym jest do tego idealną okazją. Nie zrozumcie mnie źle, sportowa rywalizacja mi po prostu nakręca. Dwa szczęśliwe numerki były odkąd przyszedłem do tej szkoły. Niestety zmieniło się to kilka miesięcy temu i chciałbym wrócić do korzeni, przyspieszając ich powrót. Rok temu noc filmowa była uważana za pomysł nie do zrealizowania. Jednak plan wypalił, ale nie obyło się bez kontrowersji. Wszelkie zeszłoroczne problemy chciałbym naprawić. Zdaję sobie sprawę z tego, że pomysł pokazu modo wywołuje kontrowersje, ale jest to tylko inicjatywa, której można dać szansę i sprawdzić, czy dobrze się przyjmie. Weź z nim coś nagraj, nie?